Mała, kameralna szkoła z życzliwą atmosferą, w której każdy uczeń będzie dostrzeżony i traktowany podmiotowo. To podstawowe założenie Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie Podgórnym. Przymiotnik mała odnosi się do liczby uczniów, która nie przekracza 200. Sam budynek szkoły jest bowiem okazały i nowoczesny. To tylko kilka z atutów, które mają zachęcić gimnazjalistów do wybrania właśnie tej szkoły. W tym wyborze mogła pomóc wizyta na targach edukacyjnych w Poznaniu. Od lat tarnowskie liceum wystawia tam swoje stoisko. Jesteśmy na targach przede wszystkim po to, aby dotrzeć do uczniów poznańskich gimnazjów, bowiem takich uczniów również w naszym liceum mamy. Często uczniowie wybierają nasze liceum, dlatego że czują się tam bezpieczni i nieanonimowi. Żadne foldery, spoty ani prezentacje nie zachęcą uczniów tak, jak rozmowa ze starszymi kolegami. Dlatego na targach zalety swojej szkoły wychwalali uczniowie liceum. Uważam, że jeśli uczniowie przekazują to tym gimnazjalistom, jest to bardziej wiarygodne niż nauczyciele. Przekazujemy im naprawdę mnóstwo informacji o naszej szkole, o atmosferze, że szkoła jest mała, kameralna, jest tylko 6 klas. Mamy do dyspozycji korty tenisowe, różne sale gimnastyczne. W naszej szkole jest bardzo dużo fajnych zajęć. Bardzo ją cenimy za to, że mamy ciekawe dni obchodzimy, typu Dzień Kota na przykład, albo Święto Liczby Pi, które są naprawdę bardzo, nie dość, że edukacyjne, to też ciekawe i fajne. W każdym roku szkolnym liceum w Tarnowie Podgórnym stara się rozszerzać i urozmaicać ofertę edukacyjną. Planujemy dwie klasy, ale trzy profile. Jedna klasa to jest klasa humanistyczna, w której czymś nowym będą zajęcia z filmu i teatru. Natomiast w drugiej klasie będą dwa profile, profil ekologiczno-turystyczny i klasa matematyczna, czyli politechniczna tak naprawdę, tak się ten profil w tym roku będzie nazywać. Klasa politechniczna będzie takim jakby nowym przedmiotem, będzie nowoczesne zastosowanie matematyki. Natomiast w klasie biologiczno-turystycznej czy ekologiczno-turystycznej będą zajęcia w terenie. Liceum w Tarnowie Podgórnym może pochwalić się bardzo dobrymi wynikami egzaminów maturalnych. Oprócz wysokiego poziomu nauczania, szkoła oferuje doskonałą infrastrukturę dydaktyczną i sportową, wygodny dojazd, atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne. Z pełną ofertą będzie można się zapoznać w sobotę 13 kwietnia podczas Dni Otwartych. Klasy będą przygotowane przez uczniów. W tym roku pomysł geograficzny, każda klasa wylosowała państwo i będzie sala udekorowana, jakby nawiązując do kultury danego państwa. Będzie można porozmawiać z przedstawicielami Rady Rodziców, z nauczycielami, no i przede wszystkim porozmawiać z uczniami o tym, jak szkoła wygląda także z drugiej strony. Jeszcze raz przypominamy, sobota, 13 kwietnia, Liceum Ogólnokształcące Tarnowo Podgórne, ulica Poznańska 118.